Dzień dobry Państwu. Witamy widzów telewizji regionalnej oraz kanału Badminton Lubin na YouTubie. Zapraszamy Państwa na wspólne oglądanie finałów Artengo Polish Junior. A witają Państwo, czyli Marek Zawadka. Mistrzostwa Polskie Międzynarodowe. Międzynarodowe Mistrzostwa Polskie. Juniorów, a witają Państwa właśnie jeszcze raz. Marek Zawadka i Piotr Kopyt. Proszę Państwa, jak już podkreślamy to wielokrotnie, jest to nasz debiut na antenie telewizji regionalnej i to jest też debiut jako komentatorów na kanale YouTube. Zawodnicy przygotują się do największej imprezy sezonu, czyli Mistrzostw Europy Juniorów do lat 17 w Lublinie. My też przygotowujemy się, ponieważ będziemy transmitowali ten mecz wspólnie z telewizją regionalną. Telewizja regionalna to jest telewizja naziemna, rozsiewcza, na multipleksie cyfrowym. Sygnał dociera do Legnicy, Głogowa, Polkowic, Chobieni, Rudnej, Chocianowa. To o tym wiemy, że dociera tam. Chcemy zaproponować... Ale to potwierdzone jest, tak, rozumiem. Tak, tak. Chcemy zaproponować Państwu właśnie wspólne oglądanie zawodów badmintonowych. Zapraszamy właśnie na turniej, który jest trzecim pod względem rankingu turniejem w Europie Juniorskim. Myślimy, że Państwu spodoba się badminton. Jednocześnie nieustannie ciągle zapraszamy na turniej amatorów, który będzie się jutro o godzinie 10 na tej hali. Tak, no i mamy nadzieję taką, że może część osób, która dotychczas nie wiedziała, na czym polega w ogóle badminton, jakoś się przekona i zobaczy, że jest to naprawdę, naprawdę sport, który można uprawiać w każdym wieku, może nie na poziomie takim wyczynowym, tak jak będziemy obserwowali tutaj zawodników grających, biorących udział w tychże finałach. Niemniej jednak, no bo tak, ci, którzy grają dzisiaj w finałach, to oni na ogół zaczynają swoją przygodę z badmintonem w wieku 7-8 lat, także to jest wtedy często zasługa, że albo w szkole, nie wiem, nauczyciel, albo trener był, zachęcił, albo rodzice byli na tyle zdeterminowani i gdzieś był badminton. No i w związku z tym są w takim miejscu swojej kariery zawodowej, a nie widnej. Ale do amatorskiego sportu to jak najbardziej możemy zaczynać w każdym wieku i oprócz innych dyscyplin sportowych, czy tam biegów, które są teraz powszechnie znane, czy jakiegoś skinningu, jak w Tatrach tam chodzą różni górale, tak, na nartach. Można też grać w badmintona. Przypomnijmy trochę też, że jest to sport jak najbardziej halowy, tak? To raczej się nie grywa na dworze, znaczy zawodów to w ogóle się nie grywa. Wszyscy zawodnicy i cały ten świat badmintonowy, jeśli chodzi, mówimy o badmintonie profesjonalnym, jest rozgrywany na hali. Ale wszyscy pamiętają początki swojego badmintona, czyli kometkowania. Oczywiście wszyscy będą oburzeni teraz za pojęcie kometka. Niestety ktoś niefortunnie to nazwał w latach 60. A to chyba też wtedy wynikało, że niespecjalnie nazywali, nie używano nazw zagranicznych, że tak powiem, takich zachodnio brzmiących, tak? Tak. I każdy pamięta rakietkę drewnianą, lotkę plastikową. Mam taką, mam taką rakietkę firmy Vesta. Tak, plastik się do środka dawało, plastelinę, znaczy, albo kamień. Tak, tak, już rozmawialiśmy z Jackiem Niedźwieckiem. Mieliśmy tu przyjemność komentowania w sesji przedpołudniowej jednego z meczów z wielokrotnym mistrzem Polski, a też obecnie trenerem kadry seniorskiej, juniorskiej Czech, Jackiem Niedźwieckim. On też właśnie opowiadał, że nie dość, że tam szyszkę w korek czy plastelinę, to mieli gdzieś tam na jakichś zawodach, dostali jakąś partię lotek firmy bodajże Prince, która chciała wejść chyba w rynek ten badmintonowy, no i ponieważ lotka w ogóle nie leciała, to trener wymyślił, żeby gwoździk wbić w korek. No, to się kończyło tym, że szybko naciąg strzelał, tak mówiąc kolokwialnie, tak? I także to był taki doraźny sposób, żeby trochę dociążyć ten korek i żeby lotka trochę choć poleciała, no ale to się odbijało z kolejnej jakości naciągu, a właściwie jego braku. Teraz mamy okres, taki już zawodnicy do gier zostali wywołani. My będziemy akurat mieli przyjemność oglądania i komentowania pojedynku gry pojedynczej kobiet między
Ashwati Pillai, to jest Szwedka pochodząca ze Sri Lanki, a Maryną Ilińskają jest to zawodniczka pochodząca z Ukrainy. Na drugim korcie obok, też telewizyjnym, bez komentarza. Imprezy Lubin. Bo my jesteśmy na badminton Lubin. A dla potrzeb Mistrzostw Europy Juniorów stworzyliśmy drugi kanał YouTube'owy badminton Imprezy Lubin. Tak. Tam transmitujemy mecze w troszeczkę gorszej jakości SD, tutaj HD. Tak, i na tym korcie obok, kort numer 2, tak, muzyka wyciszona, będzie akurat pojedynek gry podwójnej kobiet między Limalą. Po jednej stronie się. A tam podwójnej. Na drugim, o tym już mówię. Myślałem, że dwie widziałeś. Będzie to taki bratobójczy pojedynek między deblami czy tam francuskimi. Z jednej strony stanie Wimala Herio i Margaret Lambert, a przeciwko Julie Ferrier i Lizy Van Angamondiar, jeżeli się nie pomyliłem. Tak mi córka mówi, że już jest nawet nie beznadziejnie, tylko słabo. Także już jest. A lepiej. Jeszcze wracając do plastikowych lotek i kometki, to teraz mamy taką dyscyplinę, która się nazywa speedminton. Ona troszeczkę inaczej. Tak, tam się gra się plastikową lodką, tak, nylonową. Ciężką na wietrze, jest to takie połączenie tenisa ziemnego. Tak, są to zawody, które no można by wpisać boisko do speedmintona w kort tenisowy, bo o ile pamiętam, to są kwadraty 4 albo 6 na 6 metrów, tu nie pamiętam dokładnie tego wymiaru, nie przedzielone żadną siatką i bronimy takiego kwadratu po swojej stronie. No są tam jakieś zasady, co dwa punkty chyba się zmienia z serwisu jest i tak dalej. Tu zaczynamy nasz pojedynek. Sędzią głównym prowadzącym jest Tomek Rogowski. No, doświadczony sędzia. O, Tomek Rogowski, do niedawna Piotr Krych. Na serwisowym Piotr Krych. Tomek Rogowski do niedawna sędzia, przede wszystkim główny zastępca sędziego Match Control, ale ostatnio postanowił zmienić swoją zainteresowania na sędziego prowadzącego. Tutaj wykonuje, dopełnia limit meczów podczas sędziowanych po to, żeby jechać do Kazania na Mistrzostwa Europy drużyn. Różnowe Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Europy do 15 na egzamin na sędziego europejskiego. To będzie taki Eurotomek wtedy. Eurotomek. No, pojedynek się zaczął. No, oczywiście, jak to na początku bywa, powoli zawodniczki się jakby tak sprawdzają, na co stać przeciwniczkę. Jest 3-1, Ilińska zaczęła od początku silnym atakiem, tak jak w grze w półfinałowej, gdzie grała z Reką Madarasz, no na tym opiera trochę swoją taktykę. No popatrz, wiesz co tutaj piszą ludzie do nas? Pozdrawiamy komentatorów, super, że komentujecie. Tak? Tak. A też pozdrawiamy. To jest z rodziny pisał. Nie z mojej rodziny. Nie, pozdrawiamy pana Roberta Cybulskiego, tatę Roberta, rodziców Roberta. No jeżeli państwu się podoba, że komentujemy, to musimy powiedzieć, że nasz debiut trzydniowy, proszę państwa, to... Tak, debiut nie może być trzydniowy, debiut trzydniowy. Jest raz. No, debiut jest raz i później już... A ja debiutuję trzy dni, bo za każdym razem to jest coś innego. Już nawet siedzimy w tym samym miejscu cały czas, to już chyba nie debiut. No tak, dobrze. Się nie kłócę. Proszę państwa, do widzów telewizji regionalnej. Przede wszystkim my będziemy mówili też o badmintonie tak trochę edukacyjnie, bo rozumiemy, że widzowie na kanale YouTube'owym to przede wszystkim zawodnicy oraz... Tak zwana branża. A państwa zachęcamy do oglądania badmintona przy obiedzie, bo to pora obiadowa. No i może natchnie to tych oglądających, żeby samemu spróbować. Naprawdę to jest, bardzo szybki sport. Ale nie po obiedzie. No może jak lekki obiad jakiś. Może. Jednocześnie
W Europie rozgrywane są dwa turnieje, ten juniorski oraz turniej, Swedish Masters. Turniej w Szwecji. W Szwecji mamy właśnie za godzinę wychodzi nasza eksportowa para mixtowa Nadia Zięba, Robert Mateusiak. Będziemy tutaj Państwu troszeczkę mówili, co tam się dzieje, bo też trzymamy mocno kciuki za naszych zawodników. Tak, oni bardzo się zmierzą z duńską parą Soren Grafholdt i Maiken Freugard. Bardzo nam zależy, żeby Nadia Zięba i Robert pojechali na olimpiadę. No. A są blisko z tego, co się orientują i raczej uzbierają na tyle punktów, żeby do Rio pojechać. I będę się powtarzał, kibicujemy też naszemu ulubieńcowi, Andersowi Antonsenowi, który będzie walczył z Henry Hurst kolejny. To ten Antonsen to jakby nasz był, to prawie lubiński już. To prawie tak. No. Ale już nie wiem, czy on przyjedzie do Polski na jakiś turniej. Może jak będzie szukał gdzieś punktów przed następną olimpiadą, może to tak. Ja myślę, że na Polish Open może przyjechać. Polish Open tak. Ale nie wiem, czy jest zgłoszony w tym roku. Ale to jeszcze zostało trochę zgłoszeń. Tak, jeszcze jest czas? Tak, tak. Na International. No to i tak go nie zobaczymy, bo akurat w tym samym czasie są mistrzostwa Europy. Akurat tak się ułożyło, proszę Państwa, że w tym roku mistrzostwa Europy juniorów są w tym samym czasie, co największy polski challenger Polish Open, który będzie w Warszawie organizowany. Tak. W hali na Ursynowie, tak. Zresztą przez wiele lat tam organizowany. No na razie mamy tak, że Ilińskaja prowadzi 9-6, no nawet 10-6. Jest to początkowa faza tego pojedynku, także tu no, zdarzyć to się może oczywiście wiele. Już widzieliśmy szwedzką zawodniczkę Pillay, że no, to nie jest taka zawodniczka, która jakoś tak łatwo rezygnuje z tej walki. Jak na razie Ilińskiej się sprawdza taki styl gry agresywny i takiego szybkiego ataku od początku. Także przerwa jest 11-6. Tam przypomnijmy, że przerwa w trakcie setu po 11 punkcie trwa 60 sekund. Tak po 40 sekundzie sędzia, ogłaszając, że jeszcze jest 20 sekund do końca, jednocześnie daje znak trenerom, żeby opuścili już kort. Ten trener akurat ukraiński to za wiele nie miał do powiedzenia, no ale jak 11-6 prowadzi jego zawodniczka, no to znaczy, że pewnie realizuje jakieś założenia taktyczne, które poczynili przed meczem. A w meczu obok, przy okazji sobie podejrzymy, jak tam ta bratobójcza walka wygląda, czy to jest, nie wiem jaki wynik jest, bo na turnamencie chyba nie ma, czy jest? Jest, przepraszam. Tam jest, no idą tak trochę łeb w łeb, 12-10. To już, ponieważ to jest finał, to raczej to nie będzie jakiś tam mecz. Zresztą to już w półfinale Francuzi pokazali, że grają takie bratobójcze, jak to się mówi, na poważnie te mecze, a nie, że któraś z nich tam ma wygrać, a któraś z nich ma przegrać. Tam właśnie na tym korcie obok mamy taką sytuację, ponieważ obie pary są francuskie, no to nie ma trenera ani po jednej, ani po drugiej stronie boiska, niech sobie dziewczyny radzą same. Wrócimy u nas akurat Pillay, widzę, trochę tam odrabia i jest już 9-11, czyli coś, jakieś uwagi jej trenerki, która jednocześnie jest jej mamą. Najpierw była mamą. Co? Najpierw była mamą. Najpierw była mamą. A później trenera jej. Tak. A ja tutaj zamilkłem, bo sprawdziłem Wiktora Druszczenkę, który jest legendą ukraińskiego badmintona i trenerem właściwie osobistym Maryny Iliańskiej. I myślałem, że jest błąd w internecie. Okazuje się, że nie ma błędu, bo jest tylko wpisany Władysław Druszczenko. 92-2006. Mistrzem był w singlach od 92 roku do 2006. Oprócz tego był cały czas mistrzem w grze mieszanej. Oraz jak mu się chyba chciało i startował, to był mistrzem w deblu. No, no tak, ale ten pojedynek ogląda z trybun. Nie siedzi za kortem, za zawodniczką, tylko widzimy, bo siedzi naprzeciwko nas. Kamera tego nie pokazuje. Ja siedzi na kamera właśnie pokazywała jego. Jego, tak. Ale tak. Myślę, że jeszcze będzie pan pokazywał, to powiemy państwu.
Panie, że 13-10. Legendarni zawodnicy dzielą się swoją wiedzą z młodymi adeptami. No tak, choć nie zawsze zawodnik jest dobrym trenerem. Tak, to nie przekłada się, nie przekłada się, jak zresztą jak w każdej dziedzinie, nie przekłada się zawsze, że dobry zawodnik będzie tak samo potrafił dobrze jakby sprzedać te umiejętności, wiedzę, którą posiada. No na razie no, Ilińska, ja bardziej kontroluję ten przebieg tego meczu, jest 15-10. Jak już mówiłem wczoraj, właśnie kobiety jak grają, najczęściej jednak serwują za plecy. Została, nie była w stanie tego odebrać już Szwedka. Serwują serwem wysokim, tak? Takim serwem, który spada pionowo prawie że na końcową linię boiska. A popatrz, Maryna Ilińska, ja w drodze do finału pokonała najpierw naszą Wiktorię Dąbrzyńską. Tak. 15-21. Później rozstawioną z numerem 2 Słowenkę Nikę Arich do 9-8. Później Rosjankę Tamarę Prostniakową, nie Rosjankę, Słowenkę, Słowaczkę, przepraszam. 10-21, 11-21. I dzisiaj rano w półfinale Węgierkę Rekę Madarasz 12-21, 21-13, 8-21. Także. A Pilaj pokonała naszą też zawodniczkę, o ile pamiętam. Z kim grała Pilaj? A Pilaj grała zostawioną numer 3 Słowenką Cizaj, później z Ukrainką Kriaczko, z Anet Karsa z Węgier oraz z Karoliną Wodzińską. Tak. No i tutaj było 11-21, 21-17, 21-8. No i teraz tak dzisiaj w półfinale Julie Ferrier. Jak to się chyba skończy? No chyba Ferrier? Tak. Wygrała 21-18, 21-15. Także no nie ma co ukrywać, spotkały się dwie najlepsze zawodniczki tego turnieju i możemy też obejrzeć jedne z kandydatek, no tak nie przesadzajmy, do ćwierćfinału mogą spokojnie dojść mistrzostw Europy tak. Juniorów młodszych. Swoją drogą to Ilińska, ja to mam bardzo mocny smeczek na dziewczynę. Teraz jest stał, zagrała takie płaskie uderzenie, drive'a. Wyleciał, wyskoczył niestety w auto, na środka wyleciała w auto. Maryna Ilińska, ja jest 222 na świecie wśród seniorów, proszę pana, to nie jest... No to znaczy, że grać umie, no. Czyli nie wygralibyśmy z nią. I jeździ po takich różnych turniejach, nawet bym powiedział seniorskich, bo była we Włoszech, była w Turcji. Skończył się pierwszy set w międzyczasie, Ilińska, ja wygrała go. Panie pierwsze, w Turcji przegrała minimalnie z pana ulubienicą. Tom, co prowadzi butik w Danii? A Mia Blichfeld? Tak. Przegrała 21-9, wygrała pierwszego seta, a dwóch przegrała do 11. To urwać seta Mia Blichfeld to jest duży wyczyn. No to prawda, tamta zawodniczka jest też taką silną zawodniczką i taką no nieodpuszczającą. Tak, gra do końca, nawet jak jej nie idzie, to nie sprawia wrażenia, jakby była jakaś załamana. Uważa, że chyba z każdej sytuacji można wyjść. Przynajmniej takie wrażenie sprawia, jak się ogląda jej pojedynki. A w turnieju seniorskim w Pradze wygrała dwa spotkania. Czyli jest prowadzona troszkę inaczej niż nasi zawodnicy juniorzy gustują w turniejach seniorskich. Rzadko występują na turniejach seniorskich. No tak, ale to może jest tak, wie, że są takie dwie szkoły, Falenickiego i Otwocka, jak to się mówi. Jakiś tam zamysł myśli szkoleniowej jest, a może po prostu, mówiąc krótko, brak kasy znowu. Nie ma pieniędzy na wszystko. No nie ma, ale generalnie... Z drugiej strony, jak się jedzie na turniej, do Belgii, to można jechać jak się jedzie na turniej do Belgii, można jechać na turniej do Czech, tak? No to prawda. To prawda, tak. Ale nie będziemy tu wchodzili w buty naszych trenerów. Przed nimi jest duży turniej za 2 miesiące, po którym na pewno będą mieli wiele do powiedzenia polskiemu związkowi badmintonu.
No zapewne, no, przydałoby się może jakiś ten medal zdobyć. Może jakaś taka para. Na pewno medal dostaniemy jako komentator, że ty piszesz sobie. Ale ja mówię jeszcze o zawodnikach. Niech oni coś z tego mają, ale oni muszą już zdobyć. To pogadamy. No będziemy. No, tak. I medal jest, to tam trzeba jednak walczyć na tym polecie. A to z mikrofonem też, więc ja. Ale bardzo dobre zagranie, takie plasowane uderzenie za siatkę. Niskaja nie zdołała do tego sięgnąć, jakby można. I znowu od razu atak z serwisu wysokiego, także na dziewczyna siły naprawdę. I tak potrafi przez trzy sety. Tak to już widzieliśmy z Reką Madar, aż ten pojedynek poranny, to rzeczywiście w trzecim secie miała taką samą taktykę, taki właśnie mocny atak po to, żeby jakby zbyt dużo nie biegać, tak? No w ten sposób oszczędza jakoś tam siły. A ja widzę telewizji regionalnej, zapraszam na imprezę, bo ładna reklama jest. Winter in Lubin, to jest koncert zespołów Pijama Porno, Happy Z, cała góra Barwinków oraz Lorraine 5 lutego w hali RCS. Organizatorem jest Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe, także bilety do nabycia w sieci Ticket Pro, czyli w Saturnie, w Empiku oraz na hali RCS, bo nasze popularne RCS-y doszły do współpracy z... RCS to jest skrót od... Regionalne Centrum Sportowe. Tak jest. A w potocznym mówieniu RCS-y. RCS. Tak. Piękna hala. Piękna hala i myślę, że będzie piękny koncert. Bilety do nabycia w sieci Ticket Pro. I to była reklama. Tak, to teraz tutaj mieliśmy taką sytuację, że Igniskaja wybiła lotkę, na lotkę zbyt blisko. Była to tak, jak to się mówi, w półkortu i Pilaj nie miała z tym żadnego problemu, żeby skończyć z meczem. A tak się ułożyło, że Merny i Igniskaja zobaczymy jeszcze na tym korcie za godzinę, półtorej. Tak, będzie grała finałową. To jest pan tener Druszczenko, tak ogląda. O, właśnie. Tak zrelaksowany. Władysław Druszczenko. Zrelaksowany. On tutaj miał z nią zajęcia indywidualne. No może jest spokojny o przebieg tego pojedynku i dlatego bardzo nam imponuje, jako trener, w sensie dystansu, relaksu i naprawdę czapki z głów. A jeszcze nie skończyłem, że będzie przeciwniką pola polskiego miksa, tak? Tak. Razem z Danielem Bośniukiem będą walczyli przeciwko parze Śmiłowski i Świerczyńska. Którzy nam zafundowali w grze podwójny tej półfinałowej taki lekki horror, bo prowadzili 19-10 w secie trzecim po to, żeby go wygrać do 19. Także coś stanęło przy tych 19-10 i tylko para francuska. Tak z Francuzami. Tak, ale ja myślę, że oni chcieli przejść do historii. Tak, żeby później mówili, że to takie mecze się pamięta, tak? Takie mecze bez historii się... Prawa 19-10. Tak, a tutaj ty. No, i oni byli nam wystawieni jako wzór, tak? Prowadzili 19-10, tak, przegrali B7-19. Ja pamiętam taką sytuację, że nasz kiedyś czołowy singlista, obecnie deblista Przemek Wacha, który zagrań fantastycznych miał w swojej karierze całe mnóstwo, ale pamiętamy jego jakby zbicie spod siatki w siatkę z wyskoku, także tam przybił takie rzeczy się pamiętam. Mimo, że całe mnóstwo zrobił innych, bardziej efektownych nawet. Ja pamiętam, że ale to wtedy, to tam siatkę przybił. Ja pamiętam taki mecz Duńczyków Boem Mogensen z Koreańczykami na Denmark Open, na którym byłem wtedy własnoręcznie. Własnonożnie. Własnym samochodem. Na rękach I to była godzina 23:24. Proszę Państwa, turnieje seniorskie nieraz są rozgrywane w takich dziwnych porach, a Duńczycy się w tym lubują, że na przykład turniej piątkowy zaczyna się o 16:00-17:00, kończy się po północy. Ale tam przychodzi 2,5 tysiąca ludzi i im to nie przeszkadza. No tak, ale to jest w Danii jest to sport niemalże narodowy, tak? Także to jest nieduży kraj, ale grających badmintona jest bardzo, bardzo wiele osób. Ja myślę, że oni do tego, że górnie mają, bo najwyższe zniesienie to 200 metrów. A? Aż tyle? Tak. I to dlatego oni nie mają góry, to grają badmintona.
Może tak, no. Tam wiatr hula. Ale my mamy góry i też grają badminton. No tak, ale oni tam mają równo i wiatr hula i muszą hale budować, kiedy grają badminton. A nasi w górach dlaczego grają badminton? Grają. Nie, jeżdżą na nartach. Nie grają w badmintonach. Nie, ale wróćmy do tego meczu i tam było 20-15 dla Koreańczyków i Duńczycy wygrali 30-29. I ten mecz zapamiętałem raz dlatego, że od stanu właściwie 20-20 wszyscy oglądali to na stojąco. Drugie, że tak amokalnego dopingu to jest porównywalne do naszej siatkówki czy do naszej piłki ręcznej. Ale z DJ-em, a oni mieli to bez DJ-a. Chyba z siatkówką naszą to już nic nie można porównać. No może w Meksyku nie, piłkę nożną. Nie, tylko że oni tam przestawali pić brawo, jak serwował. To tylko było po lotce jak na ziemi. Bo też proszę Państwa, trzeba wziąć pod uwagę, że badminton rządzi się też swoją taką etykietą, jak w tenisie. Tak, nie powinno się. Tak, nie powinno się. W ogóle nie powinno się klaskać oczywiście z cudzych błędów, tak? Czyli ale to na ogół jest tak, że nie dotyczy to, jak kibicujemy swoim, tak? Jak ja myślałem, jest punkt, że ty się naglądałeś Parlamentu Europejskiego, gdzie mówili, że w ogóle nie wolno klaskać. No oglądałem się, ale no tam nie wolno klaskać, no jak to tak... Nie wiem dlaczego akurat. Może wyszedł jakiś przepis, że nie wolno klaskać. Takie nowe porządki. Ale tak, nie powinno się oczywiście, w trakcie akcji. Chociaż w tych azjatyckich turniejach, jak tam grają jeszcze gospodarze, są, biorą to udział, to jest taki szum na tej sali. Piłkę nożną tam, biorą trąby i inne rzeczy. I... W nausznikach chyba trzeba siedzieć, bo można ogłuchnąć z tego. Ale, no, ale nigdy nie byliśmy, to tylko z telewizji wiemy. I z opowiadań, bo w końcu tam... Ktoś był was już, tak? No tam nasi zawodnicy byli w końcu grali, tak? Nieraz właśnie wspomniany, czy Przemek, czy wcześniej wspomniani Zico, Nadia, znaczy Mateusiak, Nadia Zięba, czy właśnie Michał Łogosz. No to taką mieliśmy kiedyś eksportową piątkę do badmintona. Jeszcze Kamila Augustyn do tego kompletu. Taka 15-krotna bodajże już mistrzyni Polski w grze pojedynczej seniorów. A jeszcze będzie 10 razy. No, 8. Chociaż mówi co roku, że ona już nie wystąpi, po czym na mistrzostwach polskich się znowu melduje. No i... przyjechałem tu przypadkowo, bo tutaj przejeżdżałam. Tak, przejeżdżała z tragarzami. Przejeżdżałam, tak, wpadłem. I... O, hale macie, mistrzostwa Polski, tak, zagram. Tak, zagram. I znowu wygrywa. Tak. Pozdrawiamy Kamila Augustyn tutaj z Lubina. Mam nadzieję, że odwiedzi nas przy mistrzostwach Europy Juniorów. No, może tak. Znaczy, na mistrzostwa... Wszystkich zapraszamy. Wszystkich zapraszamy i bardzo nam było miło, że w tamtym roku do Lubina przyjechało wiele legend polskiego badmintona. Nawet przyjechała trenerka z Cypru, wyobrażasz sobie, Polska? No tak, ona przyjechała ze swoją kadrą, także... Ale kadra wyjechała i ona jeszcze została. No tak, ale ona to tutejsza prawie, że także... Także tak, Katarzyna Krasowska, wielokrotna nasza taka reprezentantka i mistrzyni, chyba grała na pierwszych igrzyskach naszych, takich, na nie, których światowych, olimpijskich, tak. Tak, na pierwszych igrzyskach, które były rozgrywane, to było w Barcelonie w 1992 roku. Były pierwsze igrzyska, kiedy pojawił się badminton, bo jest to sport olimpijski, to ona chyba brała udział wtedy. I obecny trener naszej kadry, czyli... Pan Ryszard Borek, którego też pozdrawiamy, który też... Ale nie, wtedy z nią jako zawodnik był Jacek Hankiewicz, to obecny trener kadry naszej seniorskiej. A i Ryszard Borek, trener, tak, którego serdecznie pozdrawiamy. Który właśnie... Mówię, wszystkich trenerów pozdrawiamy. Mówię, pozdrawiamy wszystkich, którzy byli w Lubinie albo w Lubinie nie byli i do nas chcą przyjechać. Trenerów badmintonarów. Tak. Oraz pozdrawiamy wszystkich Państwa, którzy chcą przyjść jutro na turniej amatorski tutaj na hale do Szternackiej. I wszystkich pasjonatów i tych w górach też. Hej. Właśnie tak powiedziałem po góralsku, bo tam mój, właśnie tam już miałem taką, napisał znajomy, tutaj Marek mówi, że ludzie piszą tak na Facebooku no, i tak dalej. Piszą i tak na Facebooku, no, ale na właśnie SMS-y piszą. Wysyłają, że nie rozumiemy, jak po góralsku SMS-a piszą. No to, to już nie wiem, o co chodzi. To może on nie zrozumiał, o co chodziło w tym komentarzu. Łukasz Cimosz. Żeby Państwo nie myśleli, że my wymyślamy tak tutaj dla zawodowców z YouTube'a, że do nas sami sobie piszemy, to piszą. Możemy podać nazwiska, kto pisze. Kto napisał? A Cimosz Młody napisał. No tak, tak. Ciekawe, co chce. No, gdzie to oglądać?
On ma nadzieję, że telewizja regionalna dociera do Jeleniej Góry. Musielibyśmy się zapytać naszych specjalistów od techniki, czy dociera do Jeleniej Góry. Ewentualnie jakby mogli zrobić, żeby docierała do Jeleniej Góry. A do Góry? Bo powiedzieliśmy, do Jeleniej nie dociera. A do Góry? O, do Góry Śląskiej tam pozdrawiamy Roberta Brojka, który prowadzi świetną ekipę badmintonową w Górze Śląskiej. Także tutaj naprawdę rusza się ten rynek badmintonowy. Nam jest bardzo miło. Na widowni widzimy wójta Gaworzyc, Jacka Szwagrzyka, który też gra w badmintona i Gaworzyce rozpoczynają szkolenie młodzieży. Także to cenne. No wróćmy na chwilę do pojedynku. No, pojedynek trochę się robił bardziej wyrównany niż w secie pierwszym. Pilai trochę zmieniła styl gry. Zrobiło się 16-14. Teraz właśnie kilka punktów rzędu zdobyła szwedzka zawodniczka i Ilińska, no jak zwykle, musi odpocząć. No, sprawia takie wrażenie, jakby miała nie dotrwać do końca meczu, ale mówię, widziałem wczoraj pojedynek z czeską zawodniczką, to też wyglądała, jakby już w drugim secie miała dosyć wszystkiego, a się okazało, że mi się wydaje, że na tym korcie jest duch trzech setów. Tu, to, no tak, no ale fajnie grają dziewczyny, to dlaczego nie? Ale widać, jak obie zawodniczki jednak są zmęczone. Na korcie numer 2 już sobie piąteczki przybijają, czyli zakończył się mecz. Trzeba sprawdzimy, kto tam. Bardzo wygrał. Dobry skrót teraz Pilai i niestety, znaczy, no niestety dla Ilińska jej nie zdążyła do tego dojść. Lambert, Herjau. Wygrały, tak? Tak. W dwóch setach. Czyli usłyszymy. Czyli Marsylianka dzisiaj. Czyli no ale to, ale które by nie wygrały, to byłaby Marsylianka, bo te drugie też z Francji. To ten sam hymn chyba. No teraz tak. Punkt dla Ilińskiej. Ale będzie grany właśnie dla nich, a nie dla tych drugich. Aha. Ale Marsylianka, to tak. 16-17. Tak ja tak mówiłem, że widać po obu zawodniczkach, ile to sił kosztuje taki pojedynek na takim poziomie, jaki one prezentują. Tu trochę było za krótkie wybicie przez Pilai, chyba nieczysto uderzyła rakietą, tak z tego co tutaj usłyszałem, to słychać zawsze. I Ilińskaja była w doskonałej sytuacji, żeby zaatakować z tego jeszcze lotkę, miała taką wznoszącą na rakietę, także... Ale ty masz słuchawki na uszach. No, słyszę, mam słuch taki... Jakoś przebija się ten. Nie, no mikrofon nam dali taki na środek, nad kortem jest mikrofon. O, Państwo widzicie, ten mikrofon jest nad sędzią serwisowym. Tak, to nie jest karabin, który w Tomka strzela. To nie jest też mikrofon, żeby sprawdzić, czy sędzia serwisowy chrapie. Ale jakby chrapał, to byłoby słychać. On taki dookólny jest. Ale pan sędzia jest taki młody trochę, także on chyba nie przysypia w południe. No może tak, a to pozory mylą czasem. Znowu out, tak? Także 17-19. Widzimy parę czeską deblistów, Pat Beran i Jan Loda. Którzy odprawili naszych, dodam, zawodników wczoraj. To, tak. A jednak może i trzy sety będą też. Tak. Już prawie któraś ma przewagę. Niewątpliwie trzem setom kibicują nasi mistrzyści, bo to... Tak, bo to jest zawsze, ma wpływ na stratę sił przez Ilińska. No tam oczywiście może jakoś tam zregenerować, bo to młody organizm, niemniej jednak to kosztuje. To nie jest tak, czwarty mecz dzisiaj, także proszę Państwa, czwarty mecz po 30 kilka minut, to jest naprawdę... No i mamy pierwszą lotkę meczową i dwie szanse Ilińska jej na skończenie tego pojedynku na swoją korzyść. Te dwie zawodniczki, już powtarzam się, będziemy obserwować też na Mistrzostwach Europy Juniorów do lat 17. Także to już blokuje, że ten poziom tych zawodów będzie naprawdę przyzwoity, bo umówmy się, one nie należą do pierwszej ósemki. I koniec z atakiem w siatkę. Niestety Pilai przegrywa ten pojedynek.
setach dwóch, 21-11, 21-18. Także no i pierwszy finał gry podwójnej kobiet i gry pojedynczej kobiet. Oba pojedynki zakończyły się w dwóch setach. My następny mecz, który będziemy dla Państwa komentowali, będzie to gra pojedyncza mężczyzn, na którą serdecznie zapraszamy. Halo, wóz techniczny. Halo, wóz. Zrobimy przerwę na halo, wóz, bo nie ma... Tak, to my wóz z Państwem... mówi, że przerwa, tak, także my się żegnamy na chwilę. Do usłyszenia. Do usłyszenia.